Uroczystą mszą świętą w katedrze lwowskiej rozpoczęły się uroczystości odpustowe wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz obchody święta Wojska Polskiego. W nabożeństwie, którym przewodniczył biskup pomocniczy Edward Kawa, udział wzięli żołnierze Wojska Polskiego oraz żołnierze Wojska Amerykańskiego stacjonujących na poligonie w Jaworowie koło Lwowa, konsulowie oraz pracownicy konsulatu, a także delegacje polskich towarzystw i organizacji ze Lwowa. Każdego roku 15 sierpnia Lwów świętuje podwójnie, świętuje Dzień Wojska Polskiego, ale również święto kościelne, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, święto szczególne, szczególnie dla parafian i osób odwiedzających Lwów, bo jest to święto patronalne Katedry Łacińskiej we Lwowie. A tu na cmentarzu Orląt Lwowskich oddawaliśmy cześć wszystkim żołnierzom, którzy przez lata oddawali swoje życie, bronili naszej ojczyzny. Tu jest miejsce szczególne. Na cmentarzu Orląt Lwowskich pamiętamy również o bohaterach roku 1920, bohaterach Zadwórza, Detiatyna i wszystkich tych, którzy niedaleko Lwowa stawiali czoła i odpierali bolszewicką nawałę. Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu obrońców Lwowa. Przy zbiorowej mogile nieznanych żołnierzy stanęła warta honorowa lwowskich harcerzy i strzelców. Żołnierze wojsk polskich i amerykańskich, przedstawiciele konsulatu generalnego RP w Lwowie, a także lwowscy Polacy złożyli wieńce oraz zapalili znicze na mogile zbiorowej na cmentarzu Orląt. Jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj, że na tym cmentarzu, którym znajdują się żołnierze walczący o wolność Polski w latach 20., że mogę tutaj być, mogę uczcić ich pamięć. Jako żołnierz Wojska Polskiego jest mi bardzo miło i mieliśmy okazję wspólnie z żołnierzami amerykańskimi złożyć kwiaty na grobie naszych żołnierzy, a także na grobie upamiętniającym żołnierzy amerykańskich, pilotów amerykańskich, którzy poświęcili swoje życie walcząc w utrzymaniu niepodległości naszego państwa w roku 1920. Żołnierze Wojska Polskiego i Amerykańskiego także złożyli kwiaty przy pomniku lotników amerykańskich. Mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony jest mi smutno, że tyle żołnierzy tutaj zginęło, ale z innej strony jestem bardzo dumny, że dbacie o te miejsca. Ludzie przyjeżdżają z różnych państw, aby uczcić tę wspólną pamięć. W uroczystościach również wzięli udział przedstawiciele Fundacji Lotto wraz z prezesem Elizą Dzwonkiewicz. Ponad 20 wolontariuszy z całej Polski przyjechali, aby porządkować cmentarz Orląt oraz mogiłę września 1939 roku. Pretekst do przyjazdu to jest wkrótce obchodzona 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i przyjechaliśmy tutaj, zebraliśmy chętnych pracowników totalizatora sportowego, albo nie byli, albo nieczęsto przyjeżdżają do Lwowa. Chcieliśmy uczcić te piękne rocznice, a przy okazji też uczcić je naszą pracą. Też ten nasz wyjazd to jest taka próba, żeby osoby, które pracują w firmie dużej, poważnej w Polsce, miały też czas na refleksję, żeby mogły się nauczyć trochę historii Polski i wszyscy tego bardzo pięknie doświadczamy i to jest bardzo ważny dla nas wyjazd. Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która stoczona została w czasie wojny polsko-bolszewickiej.